Witamy w kolejnej recenzji STTV Review Division dla Gunfire. Dzisiaj porozmawiamy o północnoamerykańskich kuzynach naszych rodzimych żubrów, czyli o bizonkach. A co jest lepszego od jednego bizona? Dwa bizonki. Co to jest i dlaczego to nie jest granatnik? Generalnie to jest konstrukcja taka w stylu kałacha. Większość części jest praktycznie z kałacha. A to nie jest granatnik dlatego, że to jest magazynek helikalny, czyli to teoretycznie miało mieścić więcej naboi w innym położeniu niż standardowym. A kaliber to sam? Kaliber to jest typowo pistoletowy. Było w 9 pistoletowej albo w pistoletowej 7,62. Okej, jako już ustaliliśmy, że to jest replika z rodziny kałachów, no to może omówmy generalnie spasowanie i wykonanie całej repliki. Powiem tak, wszystko to jest wykonane chyba ze stali, jedyne plastikowe elementy to jest chwyt i magazynek. Spasowanie po prostu jest boskie, nic nie majta się, nawet czasem ciężko jest wziąć tą głupią pokrywę zamka. Chociaż... No, to za koło ma taki lekki luz. Tak to stalucha jak się patrzy, można tym, nie wiem, chyba drzwi wyłamywać na upartego. A, i pasuje przede wszystkim tłumik PBS 1 od Oslego. Wtedy wygląda naprawdę lans, jest tylko się z tym wozić. Z drugiej strony, co mamy? Szynę. Jeszcze jaskółeczka. Na jaskół czy ogon właśnie jakieś tam, nie wiem, kobrę na przykład można z tym dowalić. Wtedy na pewno będzie wyglądać słodko. No i to nasz ten piękny pin, który blokuje kolbę. No, trochę odstaje specjalnie, żeby o magazynek nie zahaczała kolba, ale... Wygląda uroczo. Generalnie jeśli chodzi o mnie, jak ja miałem to w rękach, to jest makabra z tą kolbą składanie, rozkładanie. Jednak tak jest w oryginale, więc szacunek dla Silverbacka, że po prostu zrobili praktycznie 1:1 tą repliczkę. No i na pewno nie będziesz się bał, że podczas biegania kolba się odczepi, bo tak trzyma mocno, że trzeba mieć trochę pary w łapach. Generalnie jeśli chodzi o kolbę. Dobra, składam normalnie, tu mam przycisk i trzeba troszeczkę do góry. Ona się zatrzaskuje, ale wtedy... Nic się nie majta, wszystko leży na miejscu. No, oczywiście zawsze się będzie majtało, to jest częste, a to jest tam. No ale w drugą stronę... Rozłożyć też jest problem. Też. A czasem jak się zaklinuje, to już w ogóle majtasz tym, nie da się tego zdjąć. Kolanem albo jakąś siłą nieludzką. Jak widzicie, magazynki są jakie są, zgodne z oryginałem i to jest w sumie na plus. Jednak są bardzo duże. Naprawdę nieporęczne i ciężko generalnie dobrać ładownicę do niej, jak widzicie, no, wystaje. Podobno ładownicę od RPK. Tak, ponoć długie, tak. Będą pasować idealnie, chyba po prostu normalnie Ruscy używają ładownicy RPK. Rosjanie wyprodukowali jakieś własne ładownice na to, ale to w znikomych egzemplarzach, bo to dokładnie. Nie wtrafiło to za szybko do służby, ani tego za bardzo nie chcą. Generalnie jeśli chodzi o wykonanie z tego magazynka, tutaj te ząbki mamy stalowe, czyli generalnie nie musimy się bać, że się włamią. Jednak jeśli załadujemy magazynek, to jest mid-cap na 160 kulek, jeśli ładujemy go już powyżej 100, zauważyliśmy, że tutaj jest tendencja do rozsuwania się tych skorup. I generalnie magazynki wymagają naprawdę dbania o nie i silikonowania. Czyli na pierwsze co, to musicie naprawdę posilikonować te magazynki, żeby dobrze podawały. Ok, teraz sprawdzimy, jak szybko wymienia się magazynki w Bizonie, u Ediego i u mnie w kołach. I co, tyle. No. A już. No już, wymieniajcie. Ustawy. No. Gotowy? Gotowy? Ja wam powiem. No. No. Start. Magbar. Nie przeładowałeś. Zginąłbym 3 razy teraz. Ale to jest zabawka. Dobra, teraz masz szansę się poprawić. Będę ci czas mierzył. Jesteś przygotowany? Tak. A co to za pozycja startowa? Normalna. Łatwiejsza. Strzelecka. No, gotowy. Start. Osiem sekund. No to nie najgorzej. Jak na takie coś wielkie, co się nie mieści w ładownicy. Idealnie. Ok, jeśli z zewnątrz, no to jest troszeczkę niestandardowa replika, jednak jeśli chodzi o bebechy w środku, V3, zwykła, podobno King Armsa, komora hopka, kołachowa też zwykła. Kołachowa standardowa, czyli jeśli w środku coś pójdzie, nie ma problemu. Tak. Tutaj widać nasz gearbox. Tak.
Jak ktoś się połamie z zewnątrz za to, to już jest dupa. No, trzeba będzie, będzie może być problem. Każda replika ma numer seryjny, które są umieszczone tutaj przy języku spustowym, czy niech mi Irek poprawi, nie wiem. Bardzo dobrze. Tutaj mamy 9, w tym egzemplarzu mamy inny, wyższy numer. 544, na bogatości. Sutu. I teraz czas na czale. Masz kolbę rozłożyć. No tak rozłoży kolbę, to jest ciężko. Stale będzie łatwiej, łapać. Ty złapać. Rozłóż kolbę. No rozkładaj tą kolbę. Tu. O, no, o, i teraz pójdzie bez problemu. Na pewno, Irku. Już na idzie pewno, już idzie. O. O. Czyli jest dobrze spasowane, jak widać. Jest spasowany. Trzeba na początku się z nim pobawić trochę. Okej, jak widzimy tutaj gearboxa trójka, mini Tamiya, komora Hopka, standardowa kałachowa. Baterie mieścimy tutaj, jednak musimy pamiętać, że nie będą pasować nam normalne styki. Przynajmniej ten, co my mamy, nam nie wszedł i musieliśmy używać Lipola. Równo? A teraz? Teraz. 356. 355,7. 356. 356. 356. No dobra, myślę, że consistency jest zachowana. Niezłe. Dobra. No to postrzelamy do Ireczka. Jest gdzieś tak z 25 metrów i zobaczymy, czy go zaboli. Najwyraźniej go zabolały. Nie trafiłeś. Au! A! Dobra. Wyżej! Gdzie celowałeś? W okolicy pola. A dostałem w jaja! No bardzo dobrze, gdzie się nie dał? Ile jest metrów? Maksymalnie 30, no. Nasze strzelanie przeprowadziliśmy w temperaturze około 0 stopni. Strzeliliśmy z 25. Na 30 metrach na 30 chyba? Metrach. Na 30 metrach na zewnątrz, na 20 metrach wewnątrz. Jak się strzela? Strzelało się świetnie. No, poza tym, że trzeba chopsika ustawić, no i przyrządy celownicze, no to daje radę, naprawdę, jak na pistolecik maszynowy o takiej krótkiej lufce, no to rzeza. Irek pocierpiał trochę. No. Adi wziął bizonika na akcję i możecie zobaczyć, jak sobie dawał radę. A dawał radę dobrze. To na górce. Na dole za drzewem jest. No dobra, podsumujmy naszą replikę. Czy warto ją brać? Ja bym brał. Cena chyba jeszcze nie jest znana. Jednak jeśli ktoś jest rusofilem i po prostu chce mieć bizona, no to nie ma innej opcji, bo jest Silverback i kiedyś chyba Russian Mania Workshop robiło za jakieś grube wiadro euro. Jakiś tam custom w ogóle. I z hiccupem. Tutaj mamy naprawdę wyśmienicie wykonaną replikę. Praktycznie cała jest ze stali, części niektóre plastikowe. Może jeśli ją wyjmiemy po prostu z pudełka, nie zachwycać, jednak jeśli się dotrze, gumka się dotrze, magazynki nasylikonujemy, naprawdę jest świetna replika. Widzieliście, jak strzela, naprawdę jeśli chodzi o ROW na 7.4 Lipolu, około 12 kulek. Rozrzut FPS-ów 1.5-2. Wyśmienity wynik, no. Jak dla mnie.
Czyli też świadczy to o całej po prostu spójności tego wewnętrznych mechanizmów, że to jednak wszystko fajnie działa. Czyli jeśli ktoś chce kupić sobie AEGA, to są tańsze, bardziej uniwersalne, z normalnymi magazynkami i równie krótkie. Jeśli jednak ktoś chce mieć Bizona, to jest jedyna i całe szczęście naprawdę wyśmienita opcja kupna. Po prostu nie płacimy pieniądze, ale i dostajemy świetny produkt, który okej, wymaga trochę miłości, ale tak jak z każdym AEG-iem, prawda, nie ma idealnego. Naprawdę, jeśli ktoś coś takiego chce, to będzie od razu musiał pomyśleć o ładowniczkach, bo zwykle nie będą pasować, tutaj już wystają. Czyli jakieś od RPK, albo ewentualnie u kogoś zamówić sobie customowe. I naprawdę, klimacik będzie, naprawdę będzie uniwersalna i unikatowa replika na polu. Czyli do lasu też się nadaje, 370-360 fpsów, dobry zasięg, dobre skupienie. No i na budyneczki, jeśli słabszą sprężynkę wsadzimy. Tyle. Oczywiście można ją dorwać na Gunfire'ze. Rozkwitały jabłonie i grusze. Jezus, kurde, to znacie, nie?